mówię Państwu, że chcecie słuchać kawałka mojego życia. I благодарю вас, что вы будете слушать часть, части моей жизни. Ja 20 lat zajmuję się leczeniem niepłodności małżeńskiej. Я 20 лет занимаюсь лечением бесплодия. I chcę Państwu o tym opowiedzieć. I хочу рассказать вам об этом. Tytułem mojego spotkania z Państwem jest szacunek do życia ludzkiego. Названием mojej встречи с вами jest уважение к жизни человека. Szacunek do godności każdego życia. Уважение ценности каждой жизни. I chcę Państwu opowiedzieć, jak to się ma w leczeniu niepłodności małżeńskiej. I хочу вам рассказать, как это все происходит в лечении бесплодия супружеских пар. Ja przyjeżdżam do Państwa z Białegostoku. Ja приехала из Białegostoku. W centrum Białegostoku możemy zobaczyć dwie duże budowle. W centrum Białegostoku jest dwa больших zdania. My możemy mówić dwa больших zdania. Budynek katedry. To zdanie katedry, kościoła głównego. W którym się mówi, nie zabijaj, szanuj ludzkie życie. W którym mówi się o tym, że nie ubijać, można cenić każdą żyć człowieka. I naprzeciwko tego budynku, budynek Pałacu Granickich. A naprzeciw tego zdanie dworca Branickich. W którym to budynku mieści się Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. A w tym zdanie znajduje się Uniwersytet Medycyński w Białymstoku. W obrębie którego w 1987 roku w stronach którego w 1987 roku zawiązał się zespół lekarzy pod kierunkiem których został wykonany pierwszy skuteczny program in vitro w Polsce. Pod rukowodstwem których pierwsze była opróbowana metodika ECMO w Polsce. Jest rok 1987, rodzi się pierwsze dziecko, do którego poczęcia doszło w wyniku przeprowadzenia metody zapłodnienia pozaustrojowego. Вот этот год и является первым годом, в котором был рожден ребенок с помощью методики ЭКО. Niepłodność jest, bo o niej chcę mówić, bardzo trudnym problemem. Бесплодие – это очень трудный вопрос, трудная проблема. Małżeństwo czuje się odsunięte na margines. Супружеские пары чувствуют себя как бы высунутыми на край жизни. Czują się inwalidami. Чувствуют себя какими-то инвалидами. Uciekają od wspólnych spotkań rodzinnych. Они не ходят на совместные встречи с семьей. A nie daj Boże, jak teściowa zapyta, dlaczego jeszcze nie jesteś w ciąży? I może nadejdzie ci вопросы, почему у вас еще нет детей, почему еще не беременна? Jest to problem rodzinny. To problem семьи. Ponieważ niepłodność dotyczy nas wszystkich, niezależnie od długości i szerokości geograficznej, gdzie mieszkamy na świecie. Бесплодие – это проблема, которая касается нас всех, вне зависимости от того, сколько нам лет, где мы живем. Ponieważ dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. Потому что она касается каждую пятую, шестую пару. Co stanowi około do 20% wszystkich małżeństw, które cierpią z powodu braku dziecka. 20% супружеских пар страдают от того, что не могут иметь детей. Wobec tego jest to wielki problem również społeczny. Поэтому это есть также проблема людей, общества. I ludzie powołani do pomocy drugiemu człowiekowi w poprawie jego zdrowia, lekarze, pracownicy biomedyczni powołani do pomocy drugiemu człowiekowi, który choruje. I ludzie, których врачи и другие, которые хотят помочь бесплодным парам. Видят, что это проблем клинический. Видят, что это есть еще вопрос клинический, проблема клиническая. И он понад 30 лет развивается очень мощно, так называемая классическая медицина разрода. В
И вот уже 30 лет развивается так называемая классическая репродуктивная медицина, которая оферует мужчинству, которая дает в как oprócz inseminacji możliwość dzisiaj wykonania już bardzo i coraz bardziej popularnego programu in vitro. Предлагает программу, методику in vitro вместо обычных. Między tymi budynkami, które Państwu pokazałem, katedrą i pałacem granickim, Między tymi zdaniami, które ja Wam pokazałem, przemieszczają się ludzie. Żywot ludzi. Część z nich mówi, a dlaczego nie dla programu in vitro? Говорит, почему бы и нет? Почему? Ну, за, то есть программу in vitro. Przecież metoda pomogła małżeństwu, które 15 lat nie mogło mieć dzieci. Ona już pomagać, bo na przykład paru, które już 15 lat nie mogły mieć dzieci. Ale tam również spacerują ludzie, którzy mówią nie dla programu in vitro. No, tam także gulają te ludzie, którzy mówią nie w programie ECHO. Czy mają ku temu powody, żeby powiedzieć nie dla tej metody? No, jest jakieś fakty, które mogą wskazać nie. I teraz Państwa chcę zabrać w podróż przez program in vitro. I teraz chcemy zabrać Was w путешествие, jak po programie ECHO. W cyklu naturalnym mamy do czynienia z jedną komórką jajową z milionami plemników. W naturalnym naszym cyklu my mamy zjednienie яйцеклетки одной единственной с миллионами сперматозоидов. Definicja WHO-owska, która wyprowadza niepłodność, bazuje na pewnych warunkach. Определение ВОЗ бесплодие базируется на нескольких принципах. Mamy 35 lat lub mniej, jesteśmy zdrowi, kobieta, mężczyzna. 35 lat wzrostu, mężczyzna, mężczyzna zdrowy. Współżyjemy, chcemy doprowadzić do poczęcia dziecka. Совместно живут i chcą zacząć ребенка. I mamy do czynienia z tym jednym cyklem, jedną komórką jajową i milionami plemników. I odnosimy się do tego naturalnego cyklu, gdzie jedna яйцеклетка i milion spermatozoidów. Nasza szansa na poczęcie dziecka wynosi do 20%. Szans zacięcia ребенка 20% w jednym cyklu. Wobec tego z punktu widzenia statystyki czekamy na poczęcie rok czasu. I takim образом my czekamy год na зачатие ребенка. Jeżeli nie ma poczęcia, rozpoznajemy niepłodność i zaczynamy szukać przyczyny, ewentualnie oferować małżeństwu odpowiednią metodę. Jeśli nie, jeśli ребенок jeszcze nie pojawił się, to my zaczynamy szukać przyczyny i stawiamy, że to bezpłodie. Czy Państwo wiecie, jeżeli do warunku 35 lat lub mniej chęci poczęcia dziecka i zdrowia dodamy jeszcze umiejętność nadzoru nad swoją płodnością, o ile wzrasta wskaźnik poczęcia w jednym cyklu? Знаете ли вы, если мы добавим к этому условию, что нам должно быть 35 лет или меньше, если мы к этому еще добавим наше знание о плодности супружеской, насколько возрастут наши шансы зачатия в одном цикле? Вскаźnik jednego cyklu wzrasta do 30% możliwości poczęcia. Возможность зачатия возрастает до 30% в одном цикле. Dlaczego wobec tego nie uczymy młodych ludzi nadzoru nad swoją płodnością? Dlaczego w związku z tym nie uczymy młodych ludzi naglądać ze sobą i ze swoją płodnością? Pozwólcie, że na to pytanie nie udzielę odpowiedzi. Pozwólcie, że ja nie odpowiem na to proste. Wracam do programu in vitro. Wracając do programu ECHO. Gdyby program in vitro wykonać na cyklu naturalnym, mając do dyspozycji jedną komórkę jajową i do wyboru te miliony plemników, если бы программу ECHO сделать только на одном, на одной яйцеклетке, имея в распоряжении миллион сперматозоидов, то скутечность такого программы in vitro, мерена уродзением детска, то эффективность такой программы ECHO, если мы ее будем измерять количеством рождений детей, была бы меньше, чем 5%. Была бы менее, чем 5%. С
co zrobić, żeby przynajmniej dobrnąć do tego, co daje nam natura. Jak coś nam zdjęło, żeby chociażby dobrnąć do tego, co daje nam przyroda? Oferować liczby. Dać cyfry. Okazuje się, że jeżeli wybierzemy zarodki, które podamy do jamy macicy, z liczby 6-8 ich powstały poza organizmem mamy. Okazuje się, że jeśli u nas były 6-8 zarodyszy, które my wjedziemy w matkę, to jest te 6 zarodyszy, które by wyznikły w prawie 15, wtedy nasza skuteczność wykonania tej metody będzie najbardziej optymalna. Wtedy nasza efektywność prowadzenia EKO będzie najbardziej optymalna. A powikłania, do których może dojść, a poboczne efekty? O jak najmniejszym natężeniu. Jak można mniejszym. Wobec tego, jak doprowadzamy do stymulacji, która ma dać nam odpowiedź jajników w postaci wyrośnięcia i dojrzałości kilku czy kilkunastu pęcherzyków grafa. Поэтому если мы производим гормональную стимуляцию, которая должна нам произвести несколько или даже более 10 графовых пузырьков, то по пункции яйников достанем на зерно, поза организмом мамы, кілька-кільканаще комплект яйовых. То после пункции из яичников мы находим из организма мамы несколько или более 10 яйцеклеток. Teraz łączymy każdą komórkę jajową z plemnikiem, bo zależy nam na ilości. Więc pierwszy raz przyjedziemy każdą jajcowietkę z systemem bazowym, tam, że nam nużna kaliśta. Dzisiejsze połączenie gamet żeńskich jest bardziej wyrafinowane. Сегодняшнее сочетание этих вот женских гамет является более таким утонченным. A mianowicie wykonujemy tak zwane ICSI, czyli docytoplazmatyczną iniekcję plemnika do komórki jajowej. My teraz производzimy cytoplazmatyczną iniekcję spermatozoida w jajcowietku. To jest, no, grubo mówiąc, wpryskujemy. Stajemy się bardziej skuteczni w programie. My stajemy się takim образом bardziej efektywnymi w programie ECHO. Ale czy to niesie zagrożenia? Powiem Państwu w drugiej części swojej. No, jakie z tego последствия i опасности, ja wskażę w drugiej części swojej lekcji. Spośród tych 6-8 zarodków wybieramy 2 i podajemy do jamy macicy. I tak jest, ze 6-8 embrionów my bierzemy 2 i wstawiamy ich w połost matki. Pozostałe transferujemy i składamy w środowisku temperatury ciekłego azotu. A stalne my zamrażamy w temperaturze rzadkiego azotu. Po dwóch tygodniach pacjentka dzwoni do nas, mówiąc, jaki jest wynik testu ciążowego. Через 2 недели pacjentka dzwoni nam i mówi, jaki rezultat testu na беременность. Średnia europejska skuteczności programu in vitro, biorąc pod uwagę całą populację pacjentów, którzy przystąpili do programu in vitro. I jeśli my mówimy o średniej efektywności programu ECHO w Europie, z tych pacjentów, którzy już przeprowadzili ECHO, wynosi około 28%. To około 28% efektywności. Jeżeli się nie powiedzie, małżeństwo może podejść do programu in vitro po raz wtóry. Jeśli nie получится, to супружеская para może popróbować drugą попытку ECHO. Rodzi się dziecko, zakładam, że się powiodło, jest wielkie szczęście rodziców. No, jeśli dziecko rodzi się, powiedzmy, że parze powiodło i u nich ogromne szczęście, rodzi się dziecko. Czy możemy im powiedzieć, możemy im powiedzieć, potencjalnie następnym pacjentom, tym potencjalnym, następnym pacjentom, że program in vitro jest narzędziem absolutnie nie do końca prawy. Możemy by powiedzieć, że program ECHO совершенно nieprawidłowy, nienarastny. Medyczne powikłania, o których chcę Państwu powiedzieć, dotyczą całości leczenia niepłodności małżeńskiej, niezależnie od metody. Medycyńskie последствия ECHO nie zależą w ogóle, oni mówią w ogóle o ECHO, w zależności od metody. Ale te powikłania będą występowały w programie in vitro zdecydowanie dużo razy częściej. No w programie ECHO последствия будут гораздо чаще. Powikłaniem jest zespół hyperstymulacji jajników. Pierwsze последствия to syndrom hiperstymulacji jajników. 15-20 lat temu zdarzało się nagminnie i bardzo często. 15-20 lat temu spotykało się na każdym ogół, очень часто. Dzisiaj jest powikłaniem zdecydowanie rzadszym. Теперь он становится редким таким последствием, побочным эффектом. Dlatego tylko chcę o nim wspomnieć, ale już nie opowiem. Ja pewnie rozkażę, no jakby wstawę do niego. Ciąże w nowie. Mnogoplodne pieremność. W programie in vitro dochodzi do ciąż nowych u około 30% wszystkich pacjentek, które są w ciąży.
Инвитро происходит в случае 30% всех беременных пациенток. Спошлю тих 6-8 зародків, наприклад. Із цих 6-8 зародків, вибрали 2 і подали до ями матки. Я вибрав 2 і ставив їх в матку. Не один, бо я менее скучний. Не один, а 2, тому що я тоді не один, я вже не 5. Не 4, не 5. Є дуже грожба ciąży mnokiej. Потому що большой риск многоплодной беременности. 2 то є та лічба оптимальна. 2 – це таке оптимальне число. Дуже скутечність, більша ілость повікувань. І менше кількість побочних ефектів. Але помимо всього, в 30% здаряються ciąże mnokie. Но все одно в 30% случаються многоплодні беременності. Wszyscy, którzy pracują w położnictwie i neonatologii. Все, которые работают в акушерстве и неонатологии. Zdecydowanie wiedzą, że ciąże mnogie to są powikłania, to są прекрасно знают, что патологічні ciąże. Что многоплодные беременности это патологические беременности. То есть очень много осложнений. В этой группе пациенток будем иметь с меньшим правдоподобием поронин, породу предвчасно. Так в этой группе пациенток будет гораздо больше выкидышей ранних родов. Z urodzeniem dzieci o niskiej masie ciała. Dzieci z niskiej masy ciała będą rodzące. Z urodzeniem dzieci o obniżonej odporności. Z niskim immunitetem. Wobec tego w tej grupie obserwujemy zdecydowanie większy wskaźnik śmiertelności okołoporodowej. Именно поэтому в этой группе мы видим высокий уровень смертности перинатальной. Nie do końca umiemy sobie z tym poradzić. My do końca jeszcze nie możemy sobie tak sprawić. W Polsce program in vitro nie jest finansowany z budżetu państwa. W Polsce program ECHO nie finansuje się z budżetu. Pacjenci za to płacą sami. Pacjenci za to sami płacą. Jak ktoś mnie pyta na wykładzie, czy państwo finansuje program in vitro w Polsce. Kiedy mnie sprawdza na lekcji, finansuje to государство program ECHO w Polsce. To ja mówię, że tak. Jakby tak? Oczywiście, ktoś się dorywa, pan nic nie umie. Они говорят, кто-нибудь студент, говорит, вы типа не знаете ситуацию. А я пытаюсь о повикуанья. А я говорю о последствиях. Где тратят пациентки, которые уродили детско в 20-м, например, 8-м тыгодне? Куда попадают пациентки, которые родили ребенка на 28-й неделе? Матка, где дети лежат, где-то там на салах шпитальных, через образ 2-3 месяцев. Дети находятся в этих инкубаторах 2-3 месяца. И хорошо, как повинно быть. И хорошо, и так должно быть. Але мы платим за то. Но мы, общество платит за эти последствия все. В 2001 году, указывается артикул в Human Reproduction, который есть, как газета, часописьме медицины репродукционной на свете. В 2001 году появляется статья в Human Reproduction, это журнал, который касается как раз вот репродуктивного здоровья. Авторы этой статьи, którzy wykonują program in vitro, które wypełniają tylko, przestrzegają, brońmy się przed powikłaniem w postaci ciąż mnogich. Предупреждают, давайте мы будем избегать вот этих многоплодных беременностей. Подаемы и трансферуемы только один зародок. Давайте мы будем передавать только одного эмбриона. Никто этого не слушает. Никто этого не слушает. Бо я, będąc właścicielem takiego ośrodka, так postępując, będę mniej skuteczny niż ośrodek на другой улице, который иначе делает. Потому что если я, будучи шефом клиники, который занимается ЭКО, и вот так вот будет делать, я буду менее эффективен, чем мои соседи на соседней улице. И поэтому тут входит вопрос конкуренции. Первое дитя на свете, которое родится в клинике застосования программы in vitro, это из года 1978. Первый ребенок, который родился при помощи ЭКО, это 1978 год. Program in vitro ma 33 lata. Теперь программа ЭКО уже 33 года. Новое narzędzie medyczne. Это новый медицинский инструмент. Narzędzie, które dotyka życia. Инструмент, который касается жизни. Początku życia. Начало жизни. Jak metoda się zaczęła rozwijać, когда этот метод начал развиваться, то наша информация на temat dzieci, poczętych в wyniku программы in vitro и их здоровья была жадна. У нас не было никакой информации о детях, зачатых и рожденных при помощи ЭКО. 20 lat temu w Polsce były 2, potem 3 ośrodki programu in vitro. 20 lat назад w Polsce było 2, potem 3 centra, które wypełniali ECHO. Dzisiaj 50. Теперь 50. I tak jest również na wschodzie, tak jest u państwa. To же самое na wschodzie, u was w Białorusi i w Ukrainie. Program in vitro robi się wszędobylski. ECHO stanowi się obyczajną procedurą. Ale dzięki temu. No i za to. Ludzie, którzy pracują w życiu,
dzieciach poczętych i urodzonych w wyniku zastosowania programu in vitro. Ludzie, którzy pracują przy dzieciach zaczętych, urodzonych przy pomocy programu ECHO, mogą badać te dzieci, mogą zbadać te dzieci, oceniając ich zdrowie. Mogą oceniać ich zdrowie. Znowu nie moja prywatna opinia. To też nie moja liczna opinia. 2005 rok, Human Reproduction. 2005 rok, Human Reproduction. Jeśli to dotyczy CRK wrażdżonych porów. Ale zespół autorów, który bazował na metaanalizie, lepszego narzędzia statystycznego w medycynie nie ma. To była grupa autorów, która bazowała się na zbadaniach, na rezultatach zbadań. Dostaje informacje z 25 ośrodków na całym świecie i wyciąga swój własny wniosek na podstawie tychże informacji. Они получили информацию из 25 регионов мира и на основе этого сделали свое исследование. Вносок есть наступающий. Так, вот такой вывод они сделали. Дети, почетных в результате застосования программы ИКО. У детей, которые были рождены в программе, благодаря программе ИКО, обсервуемы увеличенное риско выступления каких-либо вад родовых. Мы наблюдаем повышенный риск разных, самых различных врожденных пороков. В стосунку до детей, почетных в способ натуральный. В поравнании с детьми, которые были рождены нормальным способом. А либо до 30-40%. Ну, это около 30%. Но не значит, что в программе ИКО рождаются хворые дети. Но это не значит, что благодаря программе ИКО рождаются больные дети. Но будет их о тыле процент, в смысле риска więcej. Но их на 30% риск больше заболеть, ниж в этой популяции, назовем ее натуральной, чем в популяции среди детей, которые рождены естественным способом. Тих праций гораздо больше. И этих работ, таких публикаций все больше и больше. Если я выполняю программу ИКО у пациентов, которых лечу, и выполняю при użyciu narzędzia ICSI, czyli tej mikromanipulacji włożenia plemnika do komórki jajowej. Jeśli ja wykorzystuję program ECHO, będę wykorzystywać instrumenty, które będą jak wpryskiwać spermatozoidy w jajcyklietkę, to służy mi do tego mikroskop i narzędzia mikrochirurgiczne. No, dla tego mnie służy mikroskop i mikrochirurgiczne instrumenty. Mam do dyspozycji komórkę jajową, wyłapuję plemnik, moim zdaniem dobry. Ну, по-моему, это хорошо, когда я вижу, хорошо вижу яйцеклетку и сперматозоид. Обчинам нитка унирухания, мы вкладываем до цитоплазмы комнатки яйцеклетки. Я обрезаю кости и впрыскиваю сперматозоид и его гены в яйцеклетку. Тут генетики говорят так. В натуре неведомо, чи тем пленник połączил бы с тем комнатком яйцеклетки. И генетики говорят, что в природе неизвестно, этот ли сперматозоид соединился бы с этой яйцеклеткой. Натура поставила барьеры. Природа ставит границы. Мы технологически эту барьеры потрафим покорить. А мы со своими технологиями эти границы разрушаем. Скоро не раз выступали есть вниосток, что программа ИКО это метода, которая приносит вады между поколениями. Вот эта программа инвитро, это программа, программа ЭКО, это программа, которая... Патология между поколениями. И зачем еще появляются наступные артикулы, писанные через генетику? Стали появляться следующие статьи, написанные генетиками. Твердят, что в почетных изменениях людских, поза организмом матки, они утверждают, что в начале существования человеческого существа вне организма матери доходит 20-30 раз чаще до каких-либо мутаций генетических. В 20-30 раз чаще происходят различные генетические мутации. В сравнении до популяции детей, почетных в лоне матери. В сравнении с детьми, зачатыми в лоне матери. И они очень осторожны, не вытягивают вниоски. И они очень осторожны, никаких выводов из этого они не делают. Говоря, что последствия этого явления мы сегодня оценить и понять не можем. Поэтому я назвал этот слайд «Радикальный эксперимент на человеческом геноме».
учитывая мнение моих коллег, в том же журнале представляют и оповедают о своем доświadczeniu, о своем опыте. Близнецы, уродзенные в вынику застосования программы близнецы, рожденные при помощи ИКО, если их сравнивать с детьми, непочатыми в способ натуральный, если мы сравним их с детьми, рожденными значительным естественным путем, и проследим их первые 3 года жизни, и мы проследим первые 3 года их жизни, то в первой группе о 60% рожден ризико побыту, то в этой первой группе детей кошных растет на 60% риск пребывания в больнице, в центрах интенсивной терапии. И аспект этичный. И тут, наконец, аспект этический. Мы говорим и очень уважаем, ценим свое достоинство, как взрослые люди. Годность в костеле это ничего иного, только святость. Достоинство в церкви это не что иное, как святость. Если из Państwa кто-кроме на улице образит, если вас кто-нибудь оскорбит на улице, если мы есть более цивилизованные, то идем до суда. Если мы цивилизованные, мы идем в суд. A jeżeli byśmy jesteśmy bardziej chuliganowaci, to zaciągamy rękawy i próbujemy wymierzyć sprawiedliwość. Jeśli mamy chuligany, to my zakazujemy rękawy, my pytamy się o sprawiedliwość i jesteśmy po co ustalić. Jak zachowujemy się w stosunku do godności i życia tych poczętych istnień ludzkich? Jakże my odnosimy się, jak my widzimy siebie po odnoszeniu k dostojstwu od tych od zaczętych człowieczkich żydni? A w biologii, czyli nauce o rozwoju zarodkowym, а в эмбриологии или науке о началах жизни человека не ма иной дефиниции початку жизни. Нету другого определения начала жизни. Только момент получения комурки яйовой сперматозоиды. Как только момент соединения яйцеклетки и сперматозоида. Как 3 года тому отворилем клинику, в которой зачалем лечить пациентов напотехнологичне. Когда 3 года назад я открыл клинику, в которой начал лечить пациентов при помощи напотехнологии, то пришла до мне дженникарка с które jest absolutnie nieprolajkowskie. Przyszła ka mnie żurnalistka z żurnału, która zresztą no, nie jest zaszczytnicą życia. Była moim przeciwnikiem już na starcie, bo ona... A w samym początku, że była moim przeciwnikiem? Ona była zwolenniczką programu in vitro, ja pozwoliłem sobie mówić o programie in vitro nie. Ona była stronnicą ECO, a ja pozwoliłem sobie mówić o ECO nie. W trakcie długiego wywiadu zadała mi pytanie, co ja myślę, co moim zdaniem i jak to jest, kiedy się zaczyna życie ludzkie? W okresie naszej długiej interwiu ona zadała wopros, kiedy, po moim mnieniu, zaczyna się życie człowieka. Wiecie Państwo, tak się składa, że ona była w 8 miesiącu ciąży, swojej własnej. I wy znacie, tak powiedziałem, że ona była w 8 miesiącu bieremności, swojej sobstwennej bieremności. Ja odpowiedziałem pytaniem, a Pani zdaniem, życie Pani dziecka zaczęło się w którym momencie? A ja zadałem wopros na wopros. Скажите, пожалуйста, a вот как вы считаете, когда жить вашего ребенка? Животике началась. Обожжена отповедала мне. Она возмущенная сказала мне. Какие глупые вопросы вам задают от хвили початия? Какой глупый вопрос вы мне задаете с момента зачатия? В программе in vitro можем зауважить. В программе ECO мы можем заметить. Спосред 6-8 зародков, например. Из 6-8 зародышей, например. Wybieramy naszym zdaniem 2 najlepsze. My wybieramy 2 lepszych po naszym opinii. A jak są 4 takie same? A jeśli 4 takie już? A jak ten naszym zdaniem najlepszy przestanie się rozwijać, a ten, który został, dalej się rozwija? A jeśli ten, który został najlepszy po naszym opinii, przestaje się rozwijać, a drugi przedłużaje się rozwijać? 14 lat pod mikroskopem oglądałem proces poczęcia istnień ludzkich. Вы знаете, я 14 лет под микроскопом наблюдал начало процесса существования человеческого существа. И я из своих собственных наблюдений много об этом знаю. Кто нам позволил? Кто нам разрешил? Выбирать те 2 наилучшие, нашим знанием, зародки, а позоставые заставлять поза организмом мамы. Выбирать эти 2 самых лучших зародыша, по нашему мнению, а остальных оставлять вне организма мамы. Зобачьте, Państwo,
na świecie program in vitro jest robiony niezależnie od tego, czy prawo istnieje, czy nie, w każdym kraju. A zwróćcie uwagę, że programa ECHO w całym świecie dzieje się niezależnie, rozrzeszają to zakony, czy nie rozrzeszają, w każdej stronie. Eutanazja jest możliwa tylko w dwóch krajach w Europie. Eutanazja was może tylko w dwóch krajach w Europie. Nasza cywilizacja dobiera się do dwóch skrajnych okresów życia ludzkiego. Nasza cywilizacja dobiera się do dwóch krajnych takich periodów życia człowieka. Ale ja będąc w parlamencie i mając głosować nad programem in vitro. No ja będąc w parlamencie i wiem, co do was może zgłosować za program ECHO? Wiem, że nigdy nie będę zarodkiem. Już nie będę. Ja znam, że ja już nigdy nie będę zarodkiem. Ale mogę mieć 80 lat i nie wiedzieć, która godzina i jak się nazywam i być zdany na łaskę i niełaskę osób drugich czy trzecich. No, nie może być 80 lat, ja nie będę znać, który się z czasem, jak mnie zawód, i ja będę zależny od trzecich lic. To na wszelki wypadek o eutanazji nie będziemy rozmawiać. Tak, że na wszelki случай o eutanazji my nie będziemy rozmawiać. Wybór pod mikroskopem, który dzisiaj jest dostępny dla nauki, wybór pod mikroskopem, który jest dzisiaj dostępny dla nauki, jest współczesną eugeniką. To współczesna eugenika. Mrożenie. Zamrażanie. W medycynie nie umiemy dobrze zamrażać i rozmrażać zarodków. My na dany moment w medycynie nie możemy хорошо zamrozić i rozmrozić zarodków. Do dzisiaj jest to problem. Do sich pora to seriozna problema. Te istnienia ludzkie, zamrożone, rozmrożone, to tak jak my niewytrenowani musielibyśmy przebiec maraton w jedną i w drugą stronę. To samo, jak my nie będąc trenowani, żeby przebiec maraton tutaj i naprawdę. Większość z nich zginie albo ma na tyle obniżone siły witalne, że poddane do jamy macicy nie będą się rozwijały. Większość tych chod zamrożonych, rozmrożonych embrionów albo pogibają, albo u nich настолько zniżone żyzne siły, że oni, będąc implantowani w matkę, сразу же pogibają. Ktoś zaraz mi zarzuci, że przecież po transferze mrożonych zarodków też mamy poczęcia dzieci. Kto to mnie może сказать? No więc po transferze tych chod zamrożonych zarodków też jest zaczęcie dzieci. Poznałem rynek programu in vitro od podszewki. Ja znam rynek programu ECHO od nieznanki. I znam ośrodki, w których przez kilkanaście lat transferując mrożone zarodki, nigdy doktorzy nie dostali informacji od pacjentek, jestem w ciąży. I ja znam centry, w których posle tego transfera zamrożonych, rozmrożonych embrionów, nigdy doktora nie получили pozytywnych odpowiedzi od pacjentki, że ona беременна. Diagnostyka przedimplantacyjna. To jest diagnostyka doimplantacyjna. Implantacja to zagnieżdżenie się zarodka. Implantacja to zagnieżdżenie zarodka w ścianie macicy. Zarodka to zagnieżdżenie, no, понимаем, implantacja. To około 6-7 dni możemy wykorzystać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ten zarodek jest zdrowy, czy chory. Tak, że u nas jest 5-6-7 dni, dla tego, żeby odpowiedzieć na wопрос, ten zarodek zdrowy, czy chory. Na przykład, ja jestem tym zarodkiem. Na przykład, ja mam ten zarodek. Jest trzecia doba, ktoś mi nie bada. Trzecie słupki, nikt mnie nie zdrowy, ja bolę. Nigdy nie trafię do jamy macicy mojej mamy, ani nie trafię do azotu. Ja nigdy nie popadu ni w matkę mojej mamy, i nigdy nie popadu w azot. Czy ktoś się zastanawia, czy można mnie leczyć? Ktoś się думает, można li mnie leczyć? A wybiegając w przyszłość, gdzieś tam cofnąć się do tego wykładu, który zresztą państwo słyszeli. W Stanach Zjednoczonych w tej chwili około 2% dzieci rodzi się na zamówienie. A na dany moment, jeśli wspomnieć o wiedzy po demografii, w SZA na dany moment około 2% dzieci rodzają się po zakazu. Muszą być obarczone jakąś wadą, bo my tego chcemy. Nasze dziecko nie może być zdrowsze od nas. To są oni должны być jakiegoś niedostatek. Embryoredukcja. Embryoredukcja. Jest to współczesny krok dzisiejszej medycyny. To współczesny szak w medycynie. Siedzę w gabinecie ośrodka programu in vitro. Przyjeżdża małżeństwo, u którego 5 razy do tej pory wykonywałem program in vitro. Ja siedzę
в доме, в больнице, которая занимается программами ЭКО, и ко мне приезжает пара, которая уже 5 раз пробовала эту программу, но так и не получилось у нее. Пациенты мне говорят. Пациенты мне говорят. Мамы 100 тысяч долгов в банку. У нас есть 100 тысяч долга в банке. Муж працует на 3 этапы. Мой муж работает на 3 работах. Ja oprócz tego, że kobieta mówi, przyjeżdżam do pana, to jeszcze chodzę do psychologa. Ja kromie tego, że k wam przyjechał, jeszcze i psychologu chodzę. Ale tak chcę mieć dziecko, że przyjeżdżam po raz 6. I tak nie chodzi w swoje rybionko, że ja już 6 raz wam przyjechała. Moje informacje bezpieczeństwa pękają w tym momencie. Moja informacja o bezpieczeństwie nie może. Transferuję, czyli podaję do Jany Macicy 4 zarobki, bo do ich poczęcia doszło. I mnie приходится w полость матки имплантировать 4 зародыша, żeby наконец-то im pomóc. Do tej pory 2 podawane przez 5 razy nie przyniosły rezultatu. Czego mam się bać? Podaję 4. Потому что до этого времени имплантирование 2 зародышек никак им не могло помочь. Ну что я могу сделать? Придется 4 имплантировать. Wraca pacjentka po 3 tygodniach, kiedy robi wizualizację, czyli USG macicy. I через 3 дня она возвращается, когда делает... Через 3 недели возвращается, когда делает УЗИ, чтобы посмотреть, есть ли эмбрион в полости матки. I w jamie macicy widzę 4 pęcherzyki ciążowe w każdym płód z bijącym serduszkiem. И мы в полости матки видим 4 зародыша с бьющимися сердцами. И каждый из них развивается. Vraca jak echo. Ciąże w nogie. Co będzie? Если на УЗИ у нас многоплодная беременность, что будет? Państwo, jak nie jesteście fachowcami, to słyszycie. W Stanach Zjednoczonych przyszły na świat ośmioraczki, czują się świetnie, rodzice są szczęśliwi. Наверное, даже если вы не специалист, интересно слышать новости в телевидении. Вот в США родились 8 близнецов, они чувствуют себя великолепно, все замечательно. А я в том часе слышу, что 500 равнолеглых пациентов поронило с поводу тяжести ноги. А в этот момент я слышу, что 500 пациенток, у них произошли выкидыши в результате многоплодной беременности. Ale czym się chwalić? Wiadomości, dziennik telewizyjny, media, no czym mają się chwalić? Nie ma czym chwalić. Nie podają. Oni nie mówią to by to. No dobrze, ja mam konkretny przypadek. Mam pacjentkę, która jest w ciąży czworaczej, a ja chcę, żeby ona donosiła te dzieci. I tak, przedstawiam sytuację. Вот у меня эта пациентка, у меня 4 ребенка w матке. Ja chcę, żeby ona donosiła to беременность. I embryoredukcja podsuwa. I вот эта вот embryoredukcja. Możliwość. Daje to usunięcia, zabicia 2 płodów. Udalić od tych 2 licznych płodem. Ciąża bliźniacza z większą szansą gwarantuje urodzenie dzieci w terminie porodu. Dzieci dojrzałe. Trzeba stawiać od tych 2 dzieci, ponieważ bliźniacami daje większe szanse rodzić dzieci w sroku. Specjalnie nie komentuję tego. Komentarz zostawiam Państwu. Ja komentarze komentujcie sami. Ja to nie komentuję. Nawet jak zdarza się to rzadko. Nawet jeśli to się rzadko. Ale to się zdarza. No i to się. Zobaczcie, jak na świecie może opowiadać o tym samym procesie komitet tak zwany bioetyczny. Posłuchajcie, jak aby to może w sumie rozkazać tak nazywany bioetyczny komitet. Amerykański. Amerykański, естественно. W 2009 roku wydaje rozporządzenie. W 2009 roku dając rozporządzenie. Dajemy absolutnie równy dostęp wszystkim do korzystania z technik wspomaganego rozrodu. Co my dajemy absolutnie wszystkim swobodny dostęp do wykorzystania wspomaganych reprodukcyjnych technologii. Samotnym matkom, homoseksualistom, związkom lesbijskim. A jednak z nogiem materiałem, homoseksualistom, lesbijanom. Kolejna praca opublikowana w Human Reproduction. A czy na stacjach opublikowanych w Human Reproduction. Pod tytułem Zmiana pojęcia rodziny. Называется изменение понятия семьи. В Станах Зъединенных США право позволяет мне, закон разрешает мне, если я женщина, скористала с
z nasienia dawcy w Nowym Jorku i zaszła w ciążę. Если я женщина и использовала сперму, которую я получила от донора в Нью-Йорке. Знаleзения dziecka, które zostało urodzone czy poczęte na Florydzie. Найти ребенка, который был зачат на Флориде. U jakiejś innej kobiety. Какой-нибудь другой женщины. Która skorzystała z nasienia tego samego dawcy. Która воспользовалась семенем сперматозоида этого самого донора. Stąd możliwość napisania tego artykułu. Поэтому можно было написать вот эту статью. Dlaczego szukacie rodzeństwa dla swoich dzieci? Почему вы ищете братьев и сестер для своих детей? С ciekawości. Просто интересно. Aby dziecko lepiej rozumiało, kim jest. Что ребенок лучше понимал, кем он является. Для почуття безпечества дзяцька. Для чувства безопасности ребенка. Aby poznać genetyczne podłoże dziecka. Чтобы понять генетические корни ребенка. Aby dziecko miało rodzeństwo. Чтобы у ребенка были братья и сестры. На просьбу własnego dziecka. Сам ребенок об этом попросил. My czujemy, że rodzina w takim klasycznym wydaniu przez nasze postępowanie została mocno naruszona. Мы видим, что семья вот в нашем издании, в нашем варианте сильно нарушена. Nie ma chrześcijańskiego programu in vitro. Нету такого понятия, как христианский программ ЭКО. В каждом программе in vitro есть загрожено жизнь истинения людского в хвиле почетия. В каждой, абсолютно каждой программе ЭКО есть угроза для жизни, для зачатия жизни. Если бы doprowadzali do poczęcia tylko dwóch czy trzech zarodków, tak jak prawo włoskie pozwala. Na przykład, jeśli my prowadzili do zaczęcia tylko dwóch czy trzech zarodyszy, jak rozwiązuje to, na przykład, italiański zakon, to nie jesteśmy w stanie zagwarantować środowiska rozwoju tych dzieci takiego środowiska, jaki jest w organizmie matki. My nie możemy gwarantować takiego już sredu rozwicia dla tych dzieci, jaka jest sreda w istotnej sredzie matki. Zarodki trafiają, zanim trafią do jamy macicy, trafiają do tak zwanych inkubatorów. Zarodysze, kiedy się popaść w matkę, oni popadają w tak zwany inkubator. Inkubatory mają naśladować inkubatory organizmu kobiety. Wnętrznemu ustrojstwu organizmu żeńskiego. Temperatura, ciśnienie parcjalne, tlenu, dwutlenku, węgla i tak dalej. Temperatura, kisełota, to my się ustanowimy. Państwo wiecie, że różnica o 1/10 stopnia Celsjusza powoduje pękanie wrzeźni kardiokinetycznych. Знаете ли вы о том, что разница всего лишь на 1/10 градуса температуры приводит к лопанию вот этого пękania? Wrzeźni kardiokinetycznych to są takie elementy przy podziale komórek. No, powiem, takie elementy przy rozdzieleniu klatek. I ten zarodek ginie, dalej się nie rozwija. I этот зародыш гибнет и дальше не развивается. Czy Państwo wiecie, że co któryś program może nie wyjść, bo dochodzi do zakażenia na płytce, na której się rozwijają zarodki? A wy знаете, że bardzo często te programy nie получаются, ponieważ na tej пластинке, gdzie происходит происходит заражение? Czy Państwo wiecie, że podanie zarodków do jamy macicy jest trudnym elementem? Знаете ли вы, что у ребенка трансплантировать в матку это сложный элемент? Trzeba się nauczyć to robić. Trzeba trafić w odpowiednie miejsce. Można nauczyć się to działać. Można popaść w zatrzymujące miejsce. Czyli wszędzie może być błąd człowieka. Wszędzie, na każdym etapie może być błąd człowieka. Gdybyśmy nawet doprowadzali do powstania poza organizmem matki. Даже если бы мы приводили к поджечь nawet tylko jednego zarodka. Вне организма матери только одного единственного зародыша. Nie ma chrześcijańskiego programu. Тут нету такого, что там было христианское программа ЭКО. Jestem tego w 150% pewny. Я в этом уверен на 150%. Wreszcie nowe poglądy. W конце концов, nowe artykułowane. Z ludzi, którzy pracują również w obrębie programu in vitro. Podciągiem ludźmi, którzy także pracują w obszarze sztucznego oplodnienia. Zrzeszonych, w tym wypadku w Europejskim Towarzystwie, które zebrano w Europejskim Obszarze Human Człowieczej Produkcji. Embryologii i medycyny rozrodu człowieka. I embryologii. Mówią ci ludzie tak. Oni mówią tak. W
Finałem leczenia niepłodności ma być urodzenie zdrowego dziecka. Rezultatem leczenia bezpłodności, bezpłodzia jest urodzenie zdrowego dziecka. Mówią dalej. Także mówią. Nauczysz się wykonywać dobrze, perfekcyjnie techniki wspomaganego rozrodu. Jeśli ty nauczysz się хорошо, w совершенстве исполнять вот эти вот техники вспомогательной репродукции. Ale szukaj takich dróg do pracy z pacjentem. No jeśli takie procedury для работы с пациентом. Aby nie działać iatrogennie. Чтобы не действовать iatrogenно. Czyli nie popełniać błędów medycznych. Чтобы не делать медицинских ошибок. Okazuje się, że oczekiwaniom tym może sprostać nanotechnologia. Okazuje się, że вот этим ожиданиям соответствует нанотехнология. Przeciwnicy nanotechnologii mówią, myśmy to przerabiali 30 lat temu, to jest w ogóle nieskuteczne. Pacjenci nanotechnologii mówią, dawno to przechodzili już 30 lat temu, to nieefektywne. Tylko zapominają o tym, że przez 30 lat medycyna w każdej swojej dziedzinie bardzo mocno się rozwinęła. Tylko zapominają o tym, że za 30 lat medycyna w każdej oblasti bardzo silno rozwinęła się. I powiem Państwu tak. I ja Wam skażę tak. Skuteczność programu in vitro tego jednego podejścia to jest około 28%. I tak вот, одной попытки ЭКО эффективность это 28%. Nie dajcie się nabrać, jeżeli ktoś Wam mówi 45%. Nie pozwólcie sobie odpomnieć, jeśli ktoś mówi 45%. 45% u pacjentki 25-letniej, zdrowej. To może być u pacjentki 25-letniej, zdrowej. Ale większość pacjentek ma powyżej 35 lat. Ale po 6 случаях to pacjentki, które mają более 35 lat. Jakbyśmy to razem policzyli, to wychodzi nam 28%. I jeśli my to posчитали w miejscu, to получится 28%. Jak się sumuje to prawdopodobieństwo poszczególnego programu in vitro, jeśli my sumujemy tę efektywność programu ECO, to okazuje się, że po 3-4 podejściach do programu in vitro nasza skuteczność wynosi około 65%. To po 3-4 popytach efektywność będzie około 65%. 35% pacjentów nie uzyskamy poczęcia. 35% pacjentów nie będzie. A nasi pacjenci podeszli do programu in vitro 3-4 razy i upłynęły 2 lata. A za to время, пока наши пациенты 3-4 раза сделали ЭКО, прошли уже 2 года. Jeżeli byśmy prowadzili statystycznie, jeśli my mieli statystykę, dużą grupę niepłodnych małżeństw przy użyciu nanotechnologii, при большого количества бесплодных супружеств при использовании нанотехнологии, то po pierwszym pół roku leczenia, to после первого полугода лечения, otrzymamy około 16% poczęć. To u nas будет 16% zaświadczeń. Po roku już 35% pacjentek będzie w ciąży. После года уже 35% забеременеют. Po półtorej roku. После полутора 50%. 50%. I po dwóch latach leczenia 65% pacjentek. После двух лет 65% пациентов забеременеют. Czyli program in vitro na początku wygrywa. То есть вначале программа ECO выигрывает. Ale potem wcale nie. A potem właśnie nie. W sensie skuteczności jest to równo rzędna metoda. W sensie efektywności to mam сказать одинаковая метод. A czym jest ta nanotechnologia? A czym jest nanotechnologia? Medycyna klasyczna dzisiaj odrzuciła możliwość obserwacji okresów płodnych i niepłodnych u pacjentki. Современная традиционная медицина отбросила возможность наблюдения за периодами плодности и неплодности у пациентов. Мы вернулись до какого-то календаря, который промованный через Кощу. Так что, мы будем возвращаться к какому-то супружескому календарику, который там костел распространяет? Только, как болит горло, ты идешь до лендолога, и ты на лендолог оглонда то горло. Когда вам болит горло, вы идете к лор-врачу, и он смотрит ваше горло. В нанотехнологии есть выкористовано нарежение для диагностики, а потом надзору над лечением, на протехнологии умеющие обсервации циклу. На протехнологии используется методика умения наблюдать за своим циклом. Jest to tak zwany model Creightona. Ja tak nazywamy model Creightona. Oparty na metodzie Billingsów. A który opiera się na metodzie Billingsów, metodzie rozpoznania płodności. Jeżeli ja do tego dodam jeszcze diagnostykę mężczyzny i kobiety. Jeśli ja temu się dodałem diagnostykę mężczyzny i kobiety. Ale nie tylko dotyczącą ich narządu rodnego czy narządu rozrodczego. No, diagnostyki, które касаются nie tylko ich reprodukcyjnej sfery, ale również diagnostyki różnych
chorób, które mogą na terenie ich organizmu występować. No i diagnostyka drugich болезней, które mogą w ich organizmie być. Które wychodzą nieraz z tej obserwacji, jeżeli człowiek zna ten model Krejkowa, nie umie z niego wyciągać wnioski. Które często wychodzą z наблюдений, bo po tej materii nie do rozpoznania podnosi Krejkowa i można za to zrobić wywody. To ja mogę wdrożyć leczenie polegające na leczeniu zachowawczym. I tak ja mogę wykorzystać leczenie, które используется na jak leczenie konserwacyjne. Na leczeniu chirurgicznym, ale współczesnym, a nie sprzed 30 lat. Na chirurgicznym leczeniu, ale leczenie современnym, a nie 30-letniej dawności. Jeżeli słuchają mnie ginekolodzy, jeśli mnie słyszą ginekolodzy, to niech sobie w duchu odpowiedzą na pytanie. Myślę na odpowiedzi sobie na wopros. Przez ostatni rok, jak operowali pacjentów, kiedy was ostatni rok operowali pacjenta, szczególnie młode kobiety, a osobno młode женщины, przystosowali techniki antywzrostowe. Использовали вы техники, которые не позволяют сращиваться, я не знаю, как они... Медицина пошла до вшоту, где техники са устрасованы. А медицина пошла вперед, и вот эти техники сегодня используются. Только они са дорогие. Только они дорогие. И в Польше фундуш тоже так дорогие. И в Польше как бы страховка это тоже не оплачивают. Але мамы скучачную методу. И так у нас есть эффективный метод. Jeszcze raz w skrócie, co to za metoda, tak, opowiedziałem Państwu. Korzyk już rozkazał, co to? Przez 14 lat pracowałem w klinice programu in vitro. Ja 14 lat pracowałem w klinice programu ECO. Codziennie umiałem coraz więcej. Każdy dzień miał się больше i больше. Praca to 365 dni w roku. Robota to 365 dni w roku. Trzeba kochać swój zawód i pacjentów. Нужно любить свою работу и пациентов. Бо кохание пенензи не достаточно. Потому что любить деньги – это маловато. И вreszcie dociera информация. И в конце концов до меня доходит информация. В программе in vitro мамы обшар життя. В программе ЭКО у нас есть область жизни. Чили заработки, которые потенциально трафят до ямы матчицы, дают им шансы przeżycia. То есть зародыши, которые попадут в полость матки, мы даем шанс на жизнь. И не тратим до ямы матчицы. И те, которые не попадут в полость матки. Шансы их минимализуем. Шансы их, то, что они выживут, минимальны. И вreszcie питание. Який вплив програми in vitro є на родину? Итак, вопрос, наконец. Какое влияние программы ЭКО на семью? Итак, я должен был сделать выбор, решение принять. Заставляем все пациентки, которые приезжали до меня с целого света. Я оставил всех пациенток, которые приезжали ко мне со всего мира. В том часе керовали клинику лечения неплодности, которая наилучшая и наискутечнейшая в Польше. На тот момент я руководил клиникой лечения бесплодия, которая была самой лучшей и наиболее эффективной в Польше. Яка щонска слава дотичу меня. То есть, конечно, много славы мне досталось за эффективность. Kłopoty materialne to żadne kłopoty, nie wiem co to jest. Ja nie znam, co to takie materialne problemy. I wychodzę na ulicę. I ja wychodzę na ulicę. Mówiąc, zarodek jest moim najmniejszym pacjentem. Mówię o tym, że zarodek to mój sam malutki pacjent. Nie mogę dalej pracować w programie. Ja nie mogę больше работать w programie ECO. Ale co zrobić dalej? No, co zrobić dalej? Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Mam mnóstwo wiedzy na temat leczenia niepłodności. Nie znam, co z sobą zrobić, ponieważ ja mam ogromne количество znań na temat leczenia niepłodności. I w medycynie umiem tylko leczyć katar jeszcze. A w medycynie umiem jeszcze tylko nasmak leczyć. Po kilku miesiącach słyszę od koleżanki, czy ty wiesz, co to jest nanotechnologia? I через несколько месяцев я слышу от своей подруги. Ty znasz, co to jest nanotechnologia? Szybko dotarłem do informacji, nauczyłem się. I wiedziałem, że to może być metoda, gdzie mogę wykorzystać swoją wiedzę. Ja быстро узнал, что это такое, и понял, что это метод, в котором я могу использовать все свои знания. Gdzie mogę pomagać pacjentom cierpiącym na niepłodność. Gdzie ja mogę pomagać pacjentom, którzy strzelają od bezpłodzie. Gdzie mogę to robić bardzo skutecznie. I gdzie mogę to очень успешно, хорошо делать. Ale o tym wiem jeszcze tylko teoretycznie. Ja об этом еще знаю только теоретически. Ale będę się posiłkową metodą, gdzie nie zginie żadne poczęte istnienie ludzkie. No ja będę pracować z tym metodem, w którym
не умрет ни одно зачатое существо. В вынику моего działania. Благодаря моим действиям. И 1 стыдня 2009 года отбираем в Białymstoku. 1 января 2009 года я открыл в Białymstoku. На промедике. На промедике. Czyli pierwszy ośrodek leczenia niepłodności. Pierwsze miejsce leczenia bezpłodzie. W Polsce. W Polsce. Metodą ochronną w stosunku do życia. Która ochrania życie. Metod, który ochrania. 50 lat temu w Białymstoku rodzi się pierwsze dziecko z programu in vitro. I вот несколько лет назад было 30 лет назад в Białymstoku родился ребенок, который был зачат благодаря ЭКО. До dzisiaj już mamy dużą grupę dzieci poczętych i urodzonych w wyniku narkotechnologii. А теперь у нас уже есть много детей, которые были зачаты и рождены благодаря нанотехнологии. Dlatego pozwoliłem sobie na pierwszym slajdzie umiejscowić budynek katedry i powiedzieć Państwu, że Białystok jest miastem miłosierdzia Bożego. Поэтому я себе позволю на первом слайде поместить фотографию катедры и сказать, что Белосток – это место милосердия. Непопулярно есть то, что мы говорим. Я, вообще это не популярно, то, что я рассказываю. Але, если мы дотыкаем натуры в способ непоправный, деликатный же, что мы говорим. А если, ну, если мы будем относиться к природе непопулярно, вот таким вот классическим, консервативным, то та натура острега нас, только для того, что нас страшно кока. То природа будет нас охранять просто потому, что она нас очень любит. Показывание вады, показывание неправильности генетической. Я показываю недостатки, какие-то природа нам показывает недостатки. Показывает, что в будущем, благодаря тому, что будем пробовать программу in vitro, можем себе очень мощно скривить, как людскость. И показывает, что если мы будем использовать эти технологии, то в будущем мы можем просто себя нарушить как человечество. Помните, Państwo, как я говорил, что в пол року лечения нанотехнологии 16% скучности? Помните, что я говорил, что через полгода уже 16% беременеют? Не могłem się в нанотехнологии. Не могłem się doczekać, żeby móc policzyć statystykę у siebie. Я не мог дождаться, чтобы посчитать статистику в своей клинике. И то есть первая работа науковая. И вот первая публикация, которая została опубликована в литовском часописнии. Она была опубликована в литовском журнале. Часописнии медицинском. Медицинском журнале. 412 пар, бо тиле пар, акурат в тим моменте могłem объять своим вычислением. 412 пар, потому что вот столько именно пар я мог наблюдать. Które przyjechały до Напромедики między styczniem 2009 рок. Между январем 2009 и... А листопадом 2010 рок. Ноябрь 2010. Małżeństwo trafia, ma robioną diagnostykę, ale przez 3 miesiące uczy się modelu Claytona, czyli uczy się obserwacji cyklu. Pary uczą, 3 miesiące uczą się modeli Claytona, to jest uczą się naprawdę za cyklem. Oni w tym momencie mogą już doprowadzić do poczęcia, ale bez mojej pomocy. Oni już w tym momencie mogą zacząć dziecko, nawet bez mojej pomocy. Natomiast po 3 miesiącach ja już przystępuję również do diagnostyki, ale równolegle do ścieżki leczenia. I вот через 3 miesiące ja już przystępuję do diagnostyki, no даже уже i na дорогу лечения стала. Pacjenci rekrutują się z całej Polski. Pacjenci przyjeżdżają z całej Polski. Ale nie tylko. No, nie tylko. Średni wiek kobiet wynosi 34 lata. Средний возраст женщин 34. Mężczyzn 36. Musi 36. Największą grupę kobiet stanowią kobiety w przedziale wieku 30-35 lat. A najbliższa grupa stanowią mężczyźni od 30-35. Średni czas trwania niepłodności przed wizytą u mnie wynosi 5 lat. A średnia czas bezpłodzie do wizyta u mnie to około 5 lat. Przeprowadzając wywiad z
pacjentami, u około 12% pacjentów słyszę, że był problem in vitro. Około 12% pacjentów znają, słyszę, że jest takie in vitro i u nich oni używają. 30% były inseminacje. U 30% była inseminacja spermatozoidów. Czas pobytu średni pacjentów to 8,5 miesiąca. Время пребывания пациентов это около. Czyli średni czas mojego leczenia to jest 5,5 miesięcy. A leczenie u doktora 5 miesięcy. Największą grupę pacjentów stanowią pacjenci między 2 a 5 lat niepłodności małżeńskiej. Sama większa grupa pacjentów stanowią pacjenty z niepłodem od 2 do 5 lat. Nasza skuteczność to 17%. A nasz успех to 17%. Jak zaprosicie mnie Państwo do siebie za 2 lata, czyli jeśli wy przyglasicie mnie przez 2 lata, to ta średnia pobytu pacjentów zrobi się 1,5 roku. To średnie leczenie pacjenta będzie 1,5 roku. Muszę być skuteczny w 50%. I ja już będę успешny w 50%. Będę, bo to widzę. Ja będę, потому что я знаю и вижу это. Ostatnie 2 tygodnie. Ostatnie 2 tygodnie. To 3 pacjentki, do których doszło, u których doszło do poczęcia dzieci, które wcześniej dotykały programu in vitro. Zaczęli dziecko, które wcześniej stosowali program in vitro. U jednej z nich było wykonanych 9 programów in vitro. U jednej z nich było 9 ECO. Ma 41 lat. I 41 lat. Jest już w tej chwili w 8-9 tygodniu ciąży. I teraz ona już na 9 niedzieli беременности. Ta pacjentka, jak usiadła przede mną, przywiążąc test ciążowy dodatni. Передо мной. Она села передо мной и показала этот положительный тест на беременность. To położyła ten test na biurku przede mną, nic nie mówiąc. Położyła na stół передо мной этот тест. Kapały jej łzy, jak u krokodyla, była tak zaskoczona. У меня слезы текли, как у крокодила. Не ожидал этого. Miałem taki przypadek pacjentów po dwóch nieudanych programach in vitro. U mnie były takie случаи, kiedy pacjenty po dwóch nieudanych popytek ECO, którzy przyszli do mnie, bo mnie ufali, bo nie znali gdzieś tam przez koligacje rodzinne. Oni ke mnie przyszli, bo tam już znali mnie, czy jakieś semienne znakomstwa. Ja robiąc im diagnostykę, na tym etapie nie znalazłem przyczyny. I działając diagnostykę, na tym etapie ja nie naszło przyczyny. Zresztą ta przyczyna nie była znana również wtedy, kiedy byli dwukrotnie poddani programowi in vitro. No i ta przyczyna była także niezwiastna, kiedy oni dważdy działali ECO. Nie znałem siły na protechnologii, to było pierwsze pół roku pracy. Ja nie znałem tutaj jeszcze siły na protechnologii, to było pierwsze pół roku roboty. Mówię im dobrze. Nauczcie się modelu Claytona i wróćcie za 3 miesiące, zobaczymy, co obserwacje pokażą. Ja im mówię, ładne, proszę, nauczcie się metod rozpoznawania płodności Claytona i wróćcie через parę miesięcy, pasmowy już uchodzi. Pierwszy cykl nauki. Pierwszy miesiąc to obucienie. Zaczął się drugi cykl nauki. Najczęściej za drugi cykl, kiedy oni musieli być. Dostają telefon z ośrodka programu in vitro. I im dzwonią z centra ECO. Żeby przyszli po raz trzeci i poddali się programowi in vitro, że dostaną ten program za darmo w obrębie grantu naukowego. Żeby oni przyszli trzeci raz na ECO i to trzecie ECO będzie bezpłatne, ponieważ получили научный грант. Na to facet, który nie wie, co to jest naprotechnologia i czy to jemu pomoże. I na to mężczyzna, który вообще nie zna, co to naprotechnologia, a może to jemu to. Mówi do dzwoniącego, nie wujku, my dziękujemy. On mówi, nie dziadzienka, no pobytarujemy. My mamy teraz inną metodę, spróbujemy inaczej. U nas cel jest drugi metod, no popróbujmy po drugomu. Dzisiaj mają już syna, począł się w tym drugim cyklu. On, dzisiaj on jest już syn, on jak raz był zaczął w tym drugim cyklu. Bez mojej pomocy. Bez pomocy doktora. Był taki moment, jak dostałem obraz Matki Bożej z Gwadelupy. Był taki moment, kiedy otrzymałem ikonę Matki Bożej Gwadelupskiej. No bo kto mówi o życiu? Kościół. No kto mówi o życiu? Cerkwę. Wasilewski jakiś do was przyjechał i mówi o życiu i o kościele. Jakoś to Wasilewski pan przyjechał i mówi o życiu i o cerkwie. Mówię. Tak, mówię. Przysłała mi obraz Matki Bożej z Gwadelupy lekarka, która mieszka i pracuje w Wadowicach. Мне прислала эту икону врач, который живет и работает в Водолицах. А то есть место родины Яна Павла. Это родной город Яна Павла II.
финансировал будовы на протехнологии. Он финансировал вот именно развитие на протехнологии. И этот образ повесили в фирме. И мы в фирме повесили эту икону. 12 грудня есть święto Матки Божией Сквадрупы. 12 декабря праздник Матери Божией Сквадрупы. Przyjeżdżają trzy pacjentki. Приезжают три пациентки. Неплодность трва między 10 и 15 лет. Бесплодие 10-15 лет. По лапароскопии, myślę sobie, после лапароскопии, я думаю себе, что я буду с ним делать? Эндометриоза, не до конца усунента, технически невозможно. Эндометриоз, его невозможно удалить, технически невозможно. Нет проходимости труб. Не поліцистичні яйники, а зеспу поліцистичних яйників. Синдром полікістозних яичников. Wszystkie kozy skoczyły na to samo pochyłe. Jest ужас на одной женщине сконцентрировался. И те три пациента в тяжке. И все три эти пациента забеременели. Причиновое лечение неплодности мужской. Итак, лечение причин бесплодия супружеского. Nawet po wielu latach niepowodzeń różnymi metodami. Даже после многих лет неудач разными методами. В напротехнологии. Может быть увенчано сукцесом. Может быть увенчано успехом. Поченчем детства. Зачатием ребенка. То есть зеспу. Итак, это зеспу людей, которым дякую. А это союз группа людей, которым я благодарен. Chcą na co dzień ze mną pracować. Потому что они хотят работать со мной каждый день. В Białymstoku są 4 клиники, 4 ośrodki programu in vitro. В Białymstoku есть 4 клиники ЭКО. Białystok nadzoruje nad programem in vitro w Polsce. Białystok руководит программой ЭКО в Польше. Мне давано, как отшедшим с программы in vitro и заложил на промедике 2-3 месяца истения. Мне давали, когда я основал, ушел из ЭКО и основал свою фирму на протехнологии, мне давали 3-4 месяца, что я выдержу. Я истею уже 3 года. А я уже существую 3 года. Моя тещава начала врешти мыть окна, уважала, что дом не будет наш. Моя теща наконец-то начала мыть окна, потому что думала, что дом никогда не будет наш. Мужала мыть в кредит. Потому что я взял кредит. Coraz więcej pacjentek przybywa. Все больше пациентов прибывает. Я сейчас ту. Я сегодня здесь на лечении неплодности. Я тот, который в самом деле является экспертом в излечении бесплодия. Вем, что можно ее лечить очень скутечно. Я знаю, что ее можно лечить очень эффективно. Шануем здобность жизни. Уважаю достоинство жизни. Пришлых родителей, таты и мамы. Будущих родителей, папы и мамы. И моего малого пациента, которым я зародыш. И моего маленького пациента, которым является зародыш. С тем зеспołem, и с этой группой на целый день мы каждый день реализуем тестамент. Вот это завещание. Уж не поляка, человека света. Уже не просто поляка, а человека всего мира. Который любил людей. Который писал и говорил. Который писал и говорил. Шануй, брони и мой жизнь. Шануй, цени, защищай, люби жизнь. Служи и служи жизни. Каждому жизнь. Каждой человеческой жизни.